Siemano widzowie, serdeczne przywitanie z wami, a ja witam was na kolejnym odcinku, którym rozdam wam mystery boxy. I to nie jest żart, będę dzisiaj rozdawać mystery boxy, ale nie za darmo, ponieważ tylko wtedy, jeżeli odpowiecie poprawnie. A kto weźmie udział w odcinku? Tego jeszcze nie wiem, ponieważ jestem na serwerze kidowice.pl, na który was serdecznie zapraszam. Tutaj warto być, ponieważ nigdy nie wiadomo, kiedy odcinek zostanie nagrany, więc wbijajcie, grajcie, że tak powiem, spędzajcie tutaj czas, bo warto. A ja w tym momencie przechodzę do odcinka. Jak widzicie, mam przygotowane 64 mystery boxy. Czy ja tyle mystery boxów rozdam? Pewnie nie, ale zobaczymy. Może komuś dam dwa, może komuś dam więcej. Zobaczymy, jeżeli ktoś mnie zaskoczy i odpowie na pytania, które nie spodziewam się, żeby odpowiedział, to może dostanie tutaj, prawda, dwa mystery boxy. Więc wbijajcie na serwer, kto wie, może kiedyś to wy się załapiecie na taki odcinek i wygracie mystery boxa. A ja w tym momencie patrzę sobie na tabak. Kto ma jest tutaj na naszym serwerze, kochanym? Widzę, że jest jeden Kitcox Plus, więc wyróżnimy go. Adriax, stepnijmy się do niego. Adriax pyk. Jesteśmy u Adriaxa w tym momencie. Co tu się wyprawia? O kurczę, tu jest zbieranie slajmów jakieś. Tu jest slime obranie. Dobra, uwaga, pokażmy się mu w takim razie i zobaczymy, co on, jak on tutaj zareaguje. Ja mam tabliczki i będę tutaj na tych tabliczkach, prawda, mu wypisywał. O nie, co on tutaj ten? On tam zginie. Dobra, czekajcie, Game Mode Creative. Weźmy sobie jeszcze na szybko tylko siekierę, żebym miał czym tutaj rozwalać sobie tą tabliczkę. Ej, on zginie! Co on wyprawia? Dobra, jestem tu u niego. Dawaj, wariacie, jestem. On mnie nie widzi. On mnie nie widzi, wezmę sobie jeszcze tak, okej, żebym miał co jeść. Dobra, git. Jesteśmy tu i teraz, no, chodź tu, wariacie. Widzisz mnie? O, widzi mnie, jest, wyszedł. Dobra, siema. Mam do ciebie zagadkę. Dobra, uwaga, piszę mu zagadkę w takim razie. Co można złamać, chociaż nie można tego dotknąć? O, to jest takie pytanie tu, prawda? Takie będą pytania, widzowie. Czy łatwe będą? Oj, nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Zobaczymy, co on tutaj w takim razie napisze. Zrzućmy mu w takim razie tabliczkę i zobaczymy, czy nam odpowie na to, prawda, przecudowne pytanie. No, co można złamać, a nie można tego dotknąć? Wy, widzowie, również możecie myśleć i pisać w komentarzach, a zobaczymy, co Adriax wymyśli, bo nigdy nie wiadomo, co może akurat, że tak powiem, wymyśli coś, ale widzę, że shifta trzyma. Mógłby sprawdzić w internecie, ale nie jest taki przebiegły, więc zobaczymy, jak zgadnie, to będzie mocno. Ja dostałem jakieś złote jabłko, rzucam mu je, ja go nie chcę. O! Jest pisane. Jeżeli on zgadnie, to będzie mega mocne. Uwaga, czy Adriax zgadnie, co można złamać, a nie można tego dotknąć? Uwaga. Adriax, musisz się pośpieszyć, bo zaraz się okaże, że to jest internet i że bierzesz z internetu, ty oszuście. No nie, on teraz na pewno na altawie siedzi. Na pewno tyle czasu tu nie... Dobra, chociaż zobaczymy. Jeżeli to będzie jedno słowo, po prostu siedział na altawie. No ale dobra, nie mam tego jak sprawdzić. No po prostu, jeżeli faktycznie wziął z internetu, no to już trudno. Przebolejemy. Oj, widzowie, on chyba nie wie. Kiwa mi głową, że nie wie. No dobra. Obietnica. Dobra, dajemy mu chociaż tego klucza jednego, że miał, prawda, na otworzenie. Dał radę, więc to jest to, co mogłem mu dać w tym momencie za to, że przynajmniej się postarałem i mnie nie oszukał. Więc jak ktoś mnie nie oszukuje, dostaje ode mnie super klucz. Dobra, lecę dalej w takim razie. Lecimy na spawna i zobaczmy kolejną osobę. Do kogo możemy pójść? Dobra, niebieski toast 7. TP niebieski toast 7. Zobaczymy... O kurczę, gdzie jestem? Szybko przerwę wam tylko w tym odcinku, żeby was poinformować o jednej bardzo ważnej rzeczy, o której nie poinformowałem was jeszcze tutaj. A mianowicie otworzyłem nowy kanał, więc jeżeli są tutaj widzowie, którzy nie śledzą mnie na innych kanałach albo na Instagramie i nie wiedzieli o tym, że mam nowy kanał, to serdecznie was zapraszam, ponieważ już jest, już wystartował i są tam filmy. Jest to kanał Zero Smaku, na którym wraz z moim przyjacielem Jagiem nagrywamy filmy o tematyce kulinarnej. Ale nie do końca, nie pichcimy tam, bo my jesteśmy słabi w pichceniu, więc my, wiecie, co tam robimy? My tam jemy. Tak jest, jemy ile wlezie, jemy słone, jemy ostre, jemy słodkie, jemy wszystko, więc wbijajcie na ten kanał i zobaczcie, jak nam to idzie, ponieważ staramy się niesamowicie, a już jutro o godzinie 15.15 publikacja świetnego materiału, w którym zjedliśmy buldak razy 3, czyli najostrzejsza zupka koreańska. Wbijajcie, czy tam zupka, czy ramen, nieważne co to jest, w każdym razie jest ostre i nas nieźle spiekło, więc wbijajcie, premiera już jest na kanale, ustawiajcie przypomnienie, widzimy się jutro o godzinie 15.15 na kanale Zero Smaku. A teraz wracamy do odcinka. Dobra, jesteśmy tu. Dzień dobry. Napiszę mu. Siema, mam pytanie. Pytanie. Jak odpowiesz, będzie
będzie nagroda. Ale musisz szybko. Dobra, uwaga. Napisz mi w takim razie, w którym roku była bitwa pod Grunwaldem. Dobra, pyk i dajemy mu tabliczkę. Zobaczymy, czy odpowie. Uwaga, uwaga, uwaga. Bardzo ważne pytanie. W którym roku była bitwa pod Grunwaldem? Niebieski toast. Uwaga, 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 uwaga. Czy będzie poprawna odpowiedź i będzie pierwszy mystery box do rozdania? Była szybko klinięta tabliczka, więc może wie, a może nie wie. No nie, no to troszkę długo trwa. Ej, tu jest... Dobra, dobra, dobra. Było w miarę szybko. Dobra, no to w takim razie... Brawo. Brawo. Pyk. Dostaję mystery boxa, proszę bardzo, dla ciebie mystery box, bierz i, że tak powiem, trzym się ciepło, pyk, pyk, spadamy stąd. Proszę bardzo, mystery box, pierwszy mystery box rozdany w dzisiejszym odcinku. Kolejna osoba, do kogo możemy sobie pójść? Zobaczmy może kogoś, kto ma bardzo duży level, spocona grahamka. Dobra, lecimy do spoconej grahamki. Siema, spocona grahamka, co tu się wyprawia? Co tu się dzieje? Gdzie my jesteśmy? Dobra, zróbmy tak. Czekaj, ja muszę, trzeba stąd wyjść jakoś. Wyjdźmy stąd. Albo dobra, będziemy na... Nie, no nie możemy na tym... Łej! Tutaj strzela do nas! Spocona grahamka! O nie, o nie, o nie. O nie. Spycham ją. Spocona grahamka, chyba spadniemy stąd. Chyba stąd spadniemy. Dobra, rozwalamy tutaj, prawda, ten andezy. Dawaj, lecimy, wychodzimy stąd. Szybko, 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 szybko. Jeden. Pomóż mi, musimy stąd wyjść. Nie ma lekko, musimy stąd wyjść. Co, czemu ty tutaj siedzisz tak? O, właśnie, dobry pomysł. Tu, zapraszam do góry. Siema, mam do ciebie pytanie. Jak odpowiesz szybko, będzie prezent. Dobra, uwaga. Zadajemy pytanie kolejne, co byśmy mogli zrobić? Co kopię szybciej? Nederite kilof czy gold kilof? Dobra, uwaga, takie pytanie. Co my tutaj mamy za odpowiedź? Rzucam tabliczkę i zobaczymy, co zostanie odpowiedziane. A tu niestety tylko do spoconej grahamki jest. A tu jakiś Olka, Rogolka 96. Dobra, o, poszła sobie. Dobra, zobaczmy, co tutaj będzie. No proszę się zastanowić i odpowiedzieć, co kopię szybciej. Netherite kill off czy gold kill off? Proszę, odpowiedz dobrze, to jest proste pytanie. To jest tak podchwytliwe pytanie, że musisz odpowiedzieć dobrze. Uwaga, 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 czy będzie? No oczywiście gold kill off, widzowie, kopię szybciej. Gold kill off kopię w ogóle najszybciej z wszystkich, ale... no, może tego nie wiedzieć w sumie. No nie, to jest błąd. No nie, niestety. Niestety. Błędna odpowiedź. Ale masz klucza. Dobra, damy je chociaż klucza, proszę bardzo. Tu masz klucza. Rozwalamy te tabliczki i lecimy do następnej osoby. Pyk, 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 proszę bardzo. Dobra, lecimy w takim razie spawn i lecimy teraz może do... Polećmy sobie może tutaj do Deksiak Siemka. Uwaga, TP Deksiak Siemka. Lecimy... O kurczę, co tu się wyprawia? To jest początek wyspy. Początek wyspy, a ja tutaj. Uwaga, dobra, robimy taką akcję. Uwaga, dobra, przełączam się, widzowie, na game moda, bo tutaj trzeba zrobić lekko terenu więcej. Tu i uwaga, lecimy z koksem. Siema, mam do ciebie zagadkę. Jak odpowiesz, wiesz, będzie, dam gift. Dobra, uwaga. I proszę się przesunąć, dobra, uwaga. Rzucamy te pytanie. Co pije krowa? Krowa. Co pije krowa w takim razie? Zobaczymy, co tutaj nam odpowiedzą takiego ciekawego. Uwaga, uwaga, uwaga. Proszę tutaj, rzucam tabliczkę. Rzucam tabliczkę i proszę... Proszę odpowiedzieć. Nie może podnieść tej tabliczki, co jest? Czemu nie możesz podnieść tabliczki? Ja nie mam czatu włączonego, jak nie podniesiesz tabliczki, to ja tutaj nic nie dam rady zrobić. Co my tu mamy? MKBMK. Dobra, no i co? Co jest? On nie może podnieść tabliczki, to nie jest jego wyspa. Co? Ej, zrzucam tabliczkę, nie mam czatu włączonego, jak mi nie odpowiesz w ten sposób, jak nie podniesiesz tabliczki. Czy, chyba, że ma pełny ekwipunek. Co jest? No nie, niestety, chyba czas minął, chyba musimy lecieć dalej. Ej, dobra, jesteśmy, widzowie, u kolejnej osoby, Natalia X2, czy ty mnie widzisz? Czy ty mnie widzisz? Mnie? Widzisz mnie? Uwaga, piszę. Siema, mam dla ciebie zagadkę. Jak odpowiesz,
Będzie prezent. Uwaga, pytanie. Co pije... co pije krowa? To jest pytanie najważniejsze. Jak mi na to odpowie, to... To będzie gift, jak nie, to będzie super klucz. Dobra, zobaczymy, co takiego odpisze tutaj, prawda, dla nas ciekawego. Uwaga, napisz dobrą odpowiedź, proszę. Jak tam będzie mleko. Jak tu będzie mleko? Odpowiedz dobrze. Nie, ona pisze mleko, ja to czuję, że ona pisze mleko. Powiedz woda. Co ty tak długo myślisz, że sprawdza w Google, co pije krowa? Jak ona tam walnie mleko. I co ja mam zrobić? Czekam pół minuty. A ona nie umie się zdecydować, czy krowa pije mleko, czy pije wodę. A może pije energetyki? No nie wiadomo, mam nadzieję, że nie. Dobra, no niestety, czas minął, no bo ja sobie tego nie wyobrażam, jak my to mamy tutaj zrobić. No dobra, w takim razie... spawn. To jest najgorsze, bo ona szuka tego, ona to napisze, mi już tam nie będzie. No przepraszam, za długa była odpowiedź, ja nie mam tyle czasu, nie mogę tam tyle czekać. Bo szukacie w Google, to jest oszukiwanie już. Dobra, jesteśmy u kolejnej osoby, 3-3 na TIG. Zapraszam za mną w takim razie, ponieważ tutaj będzie teraz zadawane pytanie. Znowu to samo. Siema, mam zagadkę, jak odpowiesz, masz, jak odpowiesz, dam gift. Dobra, uwaga. Co pije krowa? Dobra, uwaga, Natix, proszę bardzo, bo do ciebie się typnąłem. Natix, proszę odpowiedzieć na pytanie proszę odpowiedzieć. O! No dobra, no to Nikola przejmuje pytanie. A nie, oddała! Jak miło! Dobra, Natix, uwaga, co pije krowa? Proszę odpowiedzieć nam na to, prawda, cudowne pytanie. Jak tam będzie mleko? Mleko! Dobrze, woda! Jest! Bardzo dobrze, proszę bardzo. Tutaj dla ciebie Mystery Box. Nikola, teraz dla ciebie. Nikola. Dla Nikoli też. Dam. Uwaga, kolejne pytanie dla Nikoli w takim razie. Co ma wiele zębów, a nie gryzie? Tu, proszę bardzo. Nikola, proszę odpowiedzieć. Rzucam tabliczkę. Co ma wiele zębów, a nie gryzie? I sobie, jak wiecie, co ma wiele zębów, a nie gryzie, to dajcie znać w komentarzach oczywiście. Kto się tu do mnie dobija, proszę do mnie nie pisać, jak ja nagrywam odcinek. Dobra, uwaga. I... proszę, odpowiedz dobrze, widzowie, jak wiecie, to napiszcie w komentarzach. Ja wam oczywiście powiem, że nie ona powie źle, ale liczę na to, że zaskoczy. Liczę na to, że zaskoczy i odpowie dobrze. To jest dobra odpowiedź, bo w sumie mógłby też być grzebień. Ej, dobra, niby odpowiedź to grzebień, ale to też zaliczę. Dobra, zaliczam to, proszę bardzo, Mystery Box dla ciebie, pyk. Kolejne dwa Mystery Boxy rozdane, dzięki wielkie, trzymcie się i pu, spadam dalej. Dobra, lecimy do kolejnej osoby, nie wiem ile mi tu jeszcze osób, że tak powiem, zostało, zostało to dużo osób, ale ile jeszcze dzisiaj zdążę, prawda, przepytać. Dobra, lećmy do jakiejś Werka, pyk, dzień dobry, siema Werka, pytanie dla ciebie, już nawet nie mówię, że jest pytanie, uwaga, gdzie czwartek jest przed środą? Dobra, uwaga. Ty, ja mam nadzieję, że nie jest na awku. Odpowiedz. Kto odpowie, ten ma Mystery Boxa. Proszę odpowiedzieć na to pytanie, tu. Proszę odpowiedzieć na pytanie, gdzie czwartek jest przed środą? To jest bardzo ważne pytanie. Uwaga! Czy tu będzie poprawna odpowiedź? Proszę, bo masz do wygrania Mystery Boxa. Mystery Box. Ale jest pytanie. Odpowiedz na pytanie. Pytanie. Odpowiedz na pytanie. Pyk, tu. Tu. To pytanie. Gdzie czwartek jest przed środą?
Nie, Szczypson, kocham cię, to nie jest dobra odpowiedź. Gdzie czwartek jest przed środą? Proszę odpowiedzieć, uwaga, no, no, uwaga. No kto mi tu odpowie, proszę odpowiedzcie. Ej! Dobra, no to nie będziemy stery boxa w takim razie. No to mi w takim razie smutno. Czy ktoś tutaj coś napisze? No to elo. Dobra, widzowie, kolejna osoba, tym razem rapapara, hehe. Ale nick ma śmieszny. Wyrzucam to wszystko, co wam niechcący zabrałem, proszę bardzo. Miejcie to, ale ja zapraszam za mną, ponieważ rapapara, hehe, może wygrać tutaj, prawda, cudowne rzeczy. I idą za mną, czy nie idą? Uwaga, będę zadawał pytanie. Siema, zadaję pytanie. Poprawna odpowiedź. Poprawna odypy. Dostaję gift. Uwaga. Pyk. Zadaję pytanie. Szły gęsi gęsiego jedna za drugą. Ile było gęsi? Proszę bardzo, odpowiedzieć mi na to pytanie. Rzucam tabliczki. Rzucam tabliczki, proszę odpowiedzieć na to pytanie. Proszę. Dobra, jest wzięta tabliczka, proszę bardzo. Szły gęsi gęsiego jedna za drugą. Ile było gęsi? Uwaga, uwaga, co my tutaj będziemy mieli? Czy ktoś odpowie na to pytanie? Czy ktoś odpowie na to... Czemu wy tak patrzycie na blisko? Wy macie problem ze wzrokiem? Czy jak? Bo nie rozumiem. Dobra, czy ktoś odpowie na to pytanie? Aha, oni nie wiedzą, jak odpowiedzieć na to pytanie. Dobra, proszę, niech mi ktoś odpowie. Szły gęsi gęsiego, jedna za drugą. Ile było gęsi? Uwaga, poprawna odpowiedź to? Czy to będzie poprawna odpowiedź, która tu zostanie napisana? Filip, mogę SS. No niestety, nie, nikt nie odpowiedział na moje pytanie, więc spadam stąd, niestety, ale skoro nikt mi nie chce odpowiedzieć, to nie, jakby ktoś mi odpowiedział cokolwiek, to wtedy by można było robić SS, ale no, niestety. Dobra, jesteśmy u kolejnej osoby, Juleczka, o, widzę, że tu ma jakiś gości, zapraszam za mną w takim razie, tu, czy lecą za mną? Halo, o, zapraszam, dobra, lecimy tu, mam pytanie... Kto odpowie, ten ma gift. Dobra, uwaga. Kolejne pytanie zadamy w takim razie. Który miesiąc ma 28 dni? Bardzo ważne pytanie. Proszę bardzo, tabliczka tu. Możecie odpowiedzieć. Każda odpowiedź, prawda? Nawet jeżeli będą dwie, to rozdam dwa mystery boxy, bo ledwo co ich rozdałem, chciałem ich rozdać więcej. A tutaj... Nie mogę, no nie mogę, bo nikt mi nie chce odpowiadać. Piszą mi, Szymson, kocham cię, mogę SS. No tu, proszę odpowiedzieć na moje pytanie. Kto mi odpowie, ten wygrywa gifta. Proszę mi odpowiedzieć, dlaczego widzowie nie chcecie mi odpowiadać, jak ja mam mystery boxy do rozdania. Proszę. No, halo, odpowiadamy czy nie odpowiadamy? Tabliczka, proszę bardzo, na tabliczce proszę mi odpowiedzieć, bo ja mam wyłączony czat, bo na czacie, ja wam pokażę, co się wyprawia, a dobra, poczekajcie, bo jest odpowiedź, ja wam zaraz pokażę, co się wyprawia na czacie, ale ja wiem, co tam się dzieje, tam jest po prostu spam, każdy! Tak jest! Dobrze! Mystery box dla ciebie, koleżanka co, teraz podnieś i napisze każdy? Ale nie, proszę, niech napisze luty, proszę, napisz luty. Proszę, będzie śmiesznie, jak napiszesz. Nie miałam tabliczki. A, no dobra. Dobra, no to masz mystery boxa. To jest dobre wytłumaczenie, proszę bardzo. Dobra, niech będzie. Uznam ten argument, że nie miała tabliczki. Rozdałem, prawda, po mystery boxie za odpowiedź poprawną. Dobra, widzowie, powiem wam tak. Jak chcecie kolejny odcinek, w którym wejdziemy sobie na serwer, zadamy jakieś ciekawe pytania widzom i oni będą musieli odpowiadać, a w zamian za to dostaną mystery boxa, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, a ja bardzo chętnie coś takiego nagram. Na dzisiaj to tyle. I co? I widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, elo!